W tym zadaniu dowiesz się ciekawych rzeczy. W roku 1944 komputery ważyły nawet 4500 kg. Dzisiejszy laptop waży 2,7 kg. Jaki jest stosunek wagi komputera z 1944 roku do dzisiejszego laptopa? Wyraź odpowiedź jako stosunek dwóch liczb całkowitych. Ciekawa sprawa, prawda, że w 1944 te komputery ważyły 4500 kg. Zajmowały nawet cały pokój. Dzisiejszy laptop waży 2,7 kg. 2,7. Tak naprawdę pewnie wiesz, że są lżejsze, ale średnio przyjmujemy, że te 2,7 kg waży laptop. Mamy podać, jaki jest stosunek wagi komputera z lat 40. do dzisiejszego laptopa. Wiemy z zadania, że komputer w latach 40. ważył 4500 kg. Zapiszę. 4500 kg. Natomiast laptop dzisiejszy waży 2,7 kg. Podajemy stosunek, czyli dzielimy jedną liczbę przez drugą. 2,7 kg waży dzisiejszy laptop. Ale tak, nie możemy zostawić tej odpowiedzi, ponieważ nie stosujemy takiego zapisu. Zwróć uwagę, że mam tutaj kreskę ułamkową, czyli to jest ułamek zwykły, a w mianowniku pojawił mi się jeszcze ułamek dziesiętny. Nie stosujemy takiego zapisu ułamka zwykłego i dziesiętnego jednocześnie. Nawet w zadaniu jest wskazówka, aby wyrazić odpowiedź jako stosunek dwóch liczb całkowitych, a 2,7 nie jest liczbą całkowitą, to ułamek dziesiętny. Jak sobie poradzić z tą zagadką? Jeśli pamiętasz ułamki dziesiętne, to wiesz, że gdy pomnożę 2,7 przez 10, napiszę przez 10, to dostanę 27, prawda? A 27 to już jest liczba całkowita. Żebym mogła tak zrobić w tym ułamku zwykłym, żeby nie zmieniła mi się jego wartość, to również licznik, czyli ta liczba na górze, powinna zostać pomnożona przez 10. Czyli tutaj też sobie pomnożymy przez 10, dostaniemy 45 tysięcy. W porządku. I wtedy te dwa ułamki są sobie równe, prawda? Wiesz, o co chodzi. Rozszerzyliśmy ułamek, ten taki nieciekawy ułamek zwykło dziesiętny, mnożąc licznik i mianownik przez 10. I tym sposobem dostaliśmy ułamek zwykły, gdzie w liczniku i w mianowniku mamy liczby całkowite. To już mogłaby być odpowiedź do naszego zadania, ale Ty, jeśli chcesz być porządny, to zapewne zauważasz, że ten ułamek da się jeszcze skrócić. 45 tysięcy i 27 mają wspólną liczbę, przez którą możemy podzielić te liczby. I wtedy skróci się ułamek. Jaka to liczba? Myślę, że już wiesz. 45 i 27 dzielą się przez 9. Zatem podzielimy tutaj przez 9. Licznik i mianownik też będziemy dzielić przez 9. Zacznijmy od mianownika, bo jest prosto. 3,27 podzielić na 9 to jest 3. I teraz 45 tysięcy na 9. Na chwilę zapominamy o zerach. 45 podzielić na 9 to jest 5. I te zera teraz spisujemy. Zatem nasz wynik to 5 tysięcy trzecich.